Zobaczcie, kto tu z nami dzisiaj jedzie. Jeden mały kurczaczek się wykluł i oczywiście chce już uciekać. Mamusia jeszcze sobie siedzi na jajkach i nie chce wyjść, a ten chce wychodzić. I musimy go zabrać do innej mamusi podrzucić. Patrzcie na Duniu, jakie maleństwo. Mały ciupciuś, tak. I jesteś kochany. Jesteś niuniuś. Chcesz się schować, tak, już. A, on lubi się tak przytulać. Przytula się moje maleństwo. No my już tu na ranczu przyjechaliśmy poprzątać. Jest coś po 19. Trochę sypnęłam tutaj, trochę im tam w środku, żeby już zaczęły wchodzić. Jak będzie ciemno widać, to trudno. O, tu już porcje dostały, żeby powchodziły. No nie mam kiedy za bardzo wam nagrywać, bo naprawdę roboty jest na full. Teraz mamy jeszcze w domu małe remonty. Nawet wam nie pokazywałam zaraz. O, nie wiem czy zobaczycie. Mamy pawia, kupiliśmy. Nie będzie go tu chyba widać. Pokaż się, on tak strasznie trąbi, ja to się zawsze boję. Halo, pokaż się piękny. Może kiedyś uda mi się nagrać go z samego rana. Ale naprawdę taki dźwięk daje, takie wielkie trąbnięcie klaksonu. Masakra, ja to myślałam, że zawału dostanę, jak pierwszy zatrąbił. No i co, podwórko, gruz nawieziony. Wszystko wygląda tu brzydko, bo od kilku dni nam cały czas tu pada i pada i jeszcze raz pada. No, samo jedno wielkie błoto. No ale co, no na to już nie ma rady. Po prostu trzeba przyjąć życie takim, jakim jest. O, a kuku gołąbku. One już tu czekają. Mamy większość ich przywiezionych. Sobie siedzi zawsze na oknie. Tamte młodziaki są na górze, wylatują. A reszta? Gdzie jest? A, tam jest, są na dachu, jak widzicie. Niektóre już sobie zrobiły tam w tym domku i tam takie ładne gniazdka. No, za bardzo nie mam wam chwilowo jak pokazać. Ale no, wygrzebcie, wygrzebcie. Dobra, pójdziemy dalej. Jedną kaczuszkę tą małą, biało-brązową, bo kupiliśmy z Kaldaka. Bo tamta pieski nam się do niej dobrały i była samotna. Znaczy się nie no, to były dwa kaczorki samotne. To mówię, a, dobierzemy im dziewczynkę. Dobra, wszystko pomału wchodzi. Zobaczę, czy coś mi tam... A, jeszcze jedno wam nie pokazałam. Tu mamy taką małą, że tak powiem, wolierę do bażantów. Trochę żeśmy zaczęli uprzątać. I są tu kurczaki i bażanty. Nie wiem, czy je zobaczycie. No nie za bardzo, musiałabym wejść do środka, a nie chcę wejść, bo one wyfrukują. O, tam na dole właśnie to są te bażanty, co latają. I one strasznie uciekają. Nie możemy. Na górze są kurki. Może następnym razem uda mi się bardziej przyjechać w dzień, to będzie widać. Okej, zobaczę jeszcze, czy uda mi się coś dojrzeć w oborze. Jest już ciemno, nie wiem czy będzie widać, ale zobaczcie jak tam ładnie jabłonka obrodziła, to co wam pokazywałam. Patrzcie jak ma pełno jabłuszek. Te co są na drzewie jeszcze nie za bardzo są dobre. Można by było zobaczyć, ale jeszcze nie, bo one są takie kruchutkie. Tutaj kilka żeśmy wyzbierali, bo zaczynają mam powoli spadać. Gdzie niegdzie coś tam jest troszkę. No ale jeszcze powiedzmy te 2 tygodnie i one będą się super nadawały już do jedzenia. Kosztela jeszcze trochę. Też jej tu trochę pospadała, ale bardziej przez wiatr, niżeli z tego momentu, że jest dobra do jedzenia. Też jest jej bardzo, bardzo dużo. To wszystko pozarastało, to nie widać. No ale musieliśmy też tu trochę coś zostawić, no bo wiadomo, kozą się kosi po kolei. Trochę z przodu, trochę z tyłu. A tu jest bardziej chaszczy takich malinowych. No też by im cały czas to samo nie smakowało. Także tu sobie spokojnie rośnie. Będzie na później. Zobaczcie, jabłuszek jest pełno. O, już zaczyna mi wyświetlać, robić na czerwono. No bo wiadomo, już późna godzina. Ale no myślę, że te 2 tygodnie i naprawdę jabłuszka już będą super. Bo już minimalnie, niektóre to już są, widzicie. Tato już jest babcia. Nawet prababcia bym powiedziała. No, nawet moja kamera nie chce jej uchwycić. Widzicie. No, ale no reszta jeszcze troszkę. Już prawie, ale jeszcze nie. No i jeszcze ten dobry tydzień, no raczej 2 tygodnie i zabiorę się za drzemiki.
Jechaliśmy z rancha, już jest bardzo ciemno. Nic praktycznie nie widać. Ja jeszcze muszę tylko wyruszyć, przynieść sobie marchewkę, pietruszkę na jutro na obiad. Wiem, że już nic nie widać. Także kochani, no teraz mam bardzo, bardzo dużo rzeczy do pracy w domu. Ale obiecuję, że jak tylko nam się te remonciki skończą, nadrobię wasze filmiki. Nie przejmujcie się. Patrzcie, jak słoneczniki nam porosły. Normalnie szok. Także ja wszystko nadrobię. Nie uciekajcie ode mnie, zostańcie ze mną. Nieraz tak bywa, że trzeba po prostu wszystko pogodzić. Dobra, a ja szukam teraz sobie porządnej pietruszki. Dobrze, że jest jeszcze lampka w telefonie, to coś widać. Bo z daleka to nie. Patrzcie, jakie szaleństwo. Normalnie szaleństwo pietruszkowe. Prawdziwe. Widzicie, takie nam się sztagami. Żegnam, bo już nawet telefon mi siada. Szukam sobie jeszcze tylko jakieś tam marchewki. I jak po prostu mnie wywali, to już mówię wam, do zobaczenia. O, marchewka jest super wielka. Normalnie popadało, to może się tak wyciągnie. O, nie za wielka, nie za mała. Najważniejsze, że swoja i urosła sama, jak jej natura kazała. Okej, coś może mi już tu prawie wystarczy. Może jeszcze z jedną. No, także ja was wszystkich nadrobię, na pewno. Teraz mam mały zastój. Czasem jak wejdę, to na chwilę, ale no nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. To co? To ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w waszych filmikach. Ojejku, w waszych komentarzach. Pożegnam się z wami. Pa, pa.